Jeżeli chciałbym wykonać mobilizację tej oto blizny techniką elongacji, zrobiłbym to tak. Na początek chciałbym zbadać tą bliznę pod względem jej przesuwalności wzdłuż blizny. Jedna ręka będzie ręką stabilizującą, a druga będzie ręką diagnostyczną. Ręka stabilizująca chwyta okolice blizny, a ręka diagnostyczna bada wzdłuż blizny w jednym i w drugim kierunku. Posuwajcie cały czas kawałek dalej i kawałek dalej. Na końcu blizny zamieniam dłonie i teraz badam w drugim kierunku. Po 2-3-krotnym takim badaniu mogę stwierdzić, gdzie jest największa restrykcja. W naszym wypadku to jest to miejsce i tu jest zaburzona przesuwalność w kierunku do stawu kolanowego. Więc ja sobie chwycę dłonią nad tym miejscem i będę rozciągał bliznę w kierunku do stawu kolanowego. Jak mocno rozciągamy? Tylko wybieramy luz tkankowy i kawałek dalej. Dla pacjenta to ma być w odczuciu maksymalny dyskomfort, żaden ból. Po kilkunastu sekundach terapia kończy się, tkanka się rozluźnia. Badam jeszcze raz, sprawdzam ruchomość i jest ona znacznie większa. Tak można wykonać bardzo prostą terapię,